Cześć, ja jestem Tomas, a dzisiaj chciałbym przedstawić Wam 20 ciekawostek na temat totalnej porażki. Na wstępie chciałbym poprosić Was o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmikiem oraz komentarza o treści totalna porażka, a ja wtedy przypnę Wam serduszko. Oraz nie zapomnij też o subie, jeśli jesteś nowy, a teraz już bez przedłużania zaczynajmy. Totalna porażka została stworzona przez Toma McGillisa i Jennifer Birch, którzy są znani również z serialu Szóstka w pracy. Twórcy totalnej porażki postanowili połączyć najbardziej nielubiane i lubiane cechy swojej publiczności, aby stworzyć najlepszą mieszankę i za pomocą tego stworzyć totalną porażkę. Przy tworzeniu wyglądu animacji głównym celem twórców było przyciągnięcie zarówno nastoletniej, jak i dorosłej widowni, unikając skupienia się tylko na jednej grupie odbiorców. Pierwotnie część bohaterów i cały koncept serialu miał być zupełnie inny i nosić nazwę Camp TV. W trakcie procesu powstawania większość postaci zmieniła swój wygląd i charakter, prowadząc do finalnej wersji totalnej porażki. Oryginalna wyspa totalnej porażki zawiera najwięcej wyzwań i zawodników spośród wszystkich sezonów, z wyjątkiem totalnej porażki Wariacki Wyścig. Totalna porażka na wyspie Patiket jest jedynym sezonem, w którym żaden z oryginalnych 22 zawodników nie jest widoczny, słyszany ani wspomniany. Postać Owena pojawia się chociaż na chwilę w każdym sezonie totalnej porażki, poza wyspą Patiket i totalną porażką 2023. Do czasu totalnej porażki na wyspie Patiket Gwen była jedyną żeńską finalistką w swoim pierwszym sezonie. Aktorka podkładająca głos postaci Leshawny przyznała kiedyś, że jej charakter pasuje bardziej do postaci Gwen i Duncana niż samej Leshawny. Aktorka podkładająca głos Lindsay powiedziała kiedyś, że zazwyczaj udziela głosu postaciom, które są według niej dosyć głupie. Twórcy serialu Totalna Porażka specjalnie umieścili liścia na koszulce Owena, aby symbolizować Kanadę. Liść. Liść na koszulce Owena jest niebieski, aby oddać hołd drużynie hokeja z Toronto. Twórcy serialu Totalna Porażka chcieli, aby Duncan i Gwen zawsze byli razem, jednak stacja Teletoon zdecydowała o ich rozdzieleniu. Aktor, który podkładał dotychczas głos Chrisowi, przyznał kiedyś, że jego ulubiona postać to Pan Kokos. Wyspa Totalnej Porażki była nominowana do nagrody Gemini w 2008 roku. Totalna Porażka w trasie początkowo miała nosić nazwę Musical Totalnej Porażki, a Totalna Porażka Zemsta Wyspy miała być nazwana Totalna Porażka Reaktywacja. Totalna Porażka w trasie to pierwszy sezon, który odbywa się poza Kanadą. Plan Totalnej Porażki to pierwszy sezon, w którym wszyscy bohaterowie chociaż raz skorzystali z pokoju zwierzę i jest to drugi z dwóch sezonów, do których nie dołączają żadni nowi zawodnicy. Drugi to Totalna Porażka Plejada Gwiazd. Plejada Gwiazd to prawdopodobnie jedyny sezon, gdzie nie występuje żadna nagość na ekranie. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i zostawicie tu łapeczkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Bum zjazd!